Sąd rejonowy w Częstochowie przychylił się do wniosku prokuratury i na 3 miesiące aresztował 74-letnią Teresę D. To właśnie w domu tej kobiety miał ukrywać się Jacek Jaworek, który był podejrzany o zamordowanie swojego brata, jego żony i dziecka. Karolina Komada. 74-letnia kobieta, jak wiadomo nieoficjalnie ciotka Jaworka, została zatrzymana w środę. Wtedy też został przeszukany jej dom, w którym miał przed śmiercią przybywać poszukiwany od lat podejrzany o potrójne morderstwo. Teresa D. została przesłuchana i usłyszała zarzut utrudniania śledztwa prowadzonego przeciwko Jackowi J. poprzez jego ukrywanie. Areszt został stosowany na wniosek prokuratora, który argumentował potrzebę stosowania tego najsurowszego środka izolacyjnego obawą matactwa istniejącego po stronie podejrzanej. Zwracał tu uwagę w szczególności na istotne rozbieżności pomiędzy wyjaśnieniami składanymi przez podejrzaną w trakcie przesłuchania w prokuraturze, a dowodami zabezpieczonymi na miejscu ukrywania się Jacka J. przed śmiercią, to jest przedmiotami, śladami, a także stanem tej nieruchomości, które wskazywały na to, że zakres udzielonej odpowiedzi od pomocy był znacznie szerszy niż wynikający z wyjaśnień. Tymczasowe aresztowanie kobiety ma jej też uniemożliwić ewentualny kontakt z innymi osobami, które mogą być zamieszane w sprawę ukrywania Jaworka. Na razie prokuratura nie ujawnia, jak długo 55-letni mężczyzna mógł przebywać w domu ciotki.